7 klubów sportowych z powiatów sieradzkiego, zduńskowolskiego i łaskiego, reprezentujących różne dyscypliny, otrzymało symboliczne czeki z dofinansowaniem w ramach drugiej edycji programu Trenuj w Łódzkie. Pula środków wyniosła ponad 2 miliony złotych i była zwiększona przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Obecna na spotkaniu marszałek Joanna Skrzydlewska podkreślała rolę zarządów klubów i stowarzyszeń sportowych w dbaniu o aktywność fizyczną. Znajdujecie czas, macie w sobie pasję, macie w sercu sport, bo to nie jest łatwe i proste zajęcie być prezesem, wiceprezesem czy członkiem stowarzyszenia klubu sportowego. No, to jest ciężka praca, bo zawsze jest trudno spiąć budżet stowarzyszenia tak, aby na wszystko wystarczało i z drugiej strony spełniać jak najlepsze warunki do trenowania dla młodych osób. Kluby otrzymały kwotę od 25 do 28 tysięcy złotych. Same decydują, na co przeznaczą środki, na przykład na zakup sprzętu czy strojów sportowych. Kwota jest dość fajna. Przeznaczymy ją na wyposażenie siłowni oraz zakup dresów i strojów sportowych. Fajne jest to, że mamy klub, który działa przy Szkole Podstawowej w Smokowie Mokrym, także nie tylko moi zawodnicy, ale również dzieciaki z naszej szkoły będą mogły korzystać z siłowni. Jest to klub wielosekcyjny. Generalnie skupiamy się na zapasach i sumo, do tego jeszcze siatkówka i wszystkie dyscypliny, którymi są zainteresowane dzieciaki. Cała ta kwota zostanie przeznaczona na zakup sprzętu sportowego służącego do treningu, bramki, piłki przede wszystkim, bo to najczęściej się niszczy, różnego rodzaju pachołki, stożki, a także torby sportowe dla dzieciaków. Mamy w klubie około 100 dzieci w 4 kategoriach wiekowych trenujących piłkę nożną. Są to roczniki od 2010 do 2017. Planujemy otworzyć kolejne grupy wiekowe. Cały czas się rozwijamy. Zaczynaliśmy jako seniorska tylko piłka, a teraz mamy właśnie, tak jak tu Łukasz powiedział, około 100 dzieciaków i nabór na nowy rocznik. Mi się wydaje, że dobijemy do 150 w ciągu 2 lat spokojnie. 28 tysięcy złotych, taką kwotę otrzymaliście. Na co ją przeznaczycie? Na sprzęt na naszych młodych zawodników, którzy dzielnie realizują marzenia o A-klasie i myślę, że im się to naprawdę przyda, ponieważ ci młodzi zawodnicy mają chęć walki, no i walczą o utrzymanie w A-klasie. Większość zawodników nawet nie ma 20 roku życia przekroczonego, więc im się naprawdę przydają i myślę, że im pomogą w treningach. Sportowcy w naszym regionie ciężko pracują na te wyniki, które osiągają. To nie podlega żadnej dyskusji i myślę, że trzeba ich zachęcać do jeszcze cięższej pracy i do osiągania jeszcze wyższych tutaj wyników sportowych, no bo tego nigdy za wiele. My wsłuchaliśmy się w głos właśnie osób, które w tych klubach zarządzają i stworzyliśmy im taką przestrzeń, żeby mogły te środki tutaj pozyskać. Oczywiście no, nie udało się tak podzielić tych pieniędzy, żeby wszystkie osoby, wszystkie stowarzyszenia, które składały wnioski, otrzymały tą formę wsparcia. Ale będzie kolejna edycja, zapowiada województwo łódzkie. Samorząd przeznaczy również więcej środków na sport. Łącznie w ramach projektu Trenuj w Łódzkiem do Urzędu Marszałkowskiego trafiło około 400 wniosków. Dofinansowanie przyznano 100 klubom z województwa.